Dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco. Spójrzcie, jaki wielki obraz mam dzisiaj tutaj dla Was. Obraz ten nosi tytuł Portal. Dokładnie tak, jak 13 odcinek bajek pachnących terpentną siostry, czyli dzisiejszy. Tak, tak? Jeszcze coś bardzo ważnego. Muszę tutaj podziękować bardzo, bardzo serdecznie pewnemu chłopcu, który już w tej chwili tak naprawdę jest mężczyzną. Jest to mój syn Miłosz i to on właśnie specjalnie dla Was skomponował muzykę do dzisiejszego odcinka. Dziękujemy Ci bardzo, Misiu. Miłoszu. No, podczas wakacji bardzo lubicie podróżować samochodami, bryczkami, może i pociągami, a kto wie, może ktoś i leciał samolotem. Bo rakietą to chyba nie, ale fajnie by było, prawda, polecieć w kosmos. Dzisiaj troszeczkę o kosmosie będzie, ale tak tylko troszeczkę. I nic więcej Wam teraz już nie mogę powiedzieć, bo byście wszystkiego się dowiedzieli za wcześnie. A trzeba posłuchać, aby dowiedzieć się, co w tym dzisiejszym odcinku ciekawego dla Was mamy. Za znajomym oknem kuchni imbryczanki kofirbatki roztaczał się piękny widok. Niebo, jak zwykle niezwykłe, pełne odcieni granatu i smugi jasnego światła, białego, żółtego i bordo. Spojrzała na wielkie dzbany, na te dalekie i bliskie, ogromne jak góry prawie i lśniące ceglanym kolorem. Dzbany te, tak jak domy całkiem dużego miasteczka, mieszkaniem były dla różnych z krainy przedziwnych istot, z którymi siostry nam znane serdecznie się przyjaźniły. Kiedy już nastał poranek, a trybiczanka powszedniulka dostała swój termos z kawą, by wybrać się daleko, aż do świata ludzi, jedna z unoszących się w powietrzu dróg rozłożyła się przed nią jak dywan. Prowadząc slalomem przez pola, wody, szumiące lasy, doprowadziła dziewczynę do miejsca zwanego portalem. Przysiadła na chwilę maleńką, bo miała wszak czasu troszeczkę i napawała się widokiem, który tak dobrze znała. Na tle granatowego, czystego nocnego nieba, w powietrzu bardzo wysoko unosiła się piękna, miedziano-mglista platforma w kształcie malarskiej palety, jak wiele przestrzeni w krainie. Tuż pod nią ogromne dzbany, jak ludzkie wieżowce w osiedlach, wpięły się bardzo wysoko, aż do samego nieba, co lśniło tysiącem gwiazd. Każdy z ogromnych dzbanów opasany był falującymi bez przerwy wstęgami wielobarwnych dróżek i ścieżek, którymi przybywać mogli ci, co w swej podróży są. A każda ścieżka, wstęga, kolorem swoim zdradzała, dokąd podróżnik ten zmierza i dokąd przeniknąć chce. Dzbany te na swych dachach kwieciły się ogrodami, rosły w nich drzewa i krzewy i zieleniła się trawa. Te zielone parki to miejsca odpoczynku. Czekają na wojażerów, a także na dróżników, gdy w swojej ważnej pracy mają należne przerwy. Dróżnicy pracują wewnątrz tych dzbanów przeogromnych, a w swych biurach dbają o rozkład przemknień w obie, rzecz jasna, strony. Przemknienia zaś
dzieją się poprzez niezwykłą bramę, co w kształcie dzbana jest także i każdy kolejkę swą ma. Bramą tą można przenikać w najprzeróżniejsze światy. Do świata ludzi, fantazji, do świata baśni czy snów. Zanim to jednak nastąpi, trzeba dokonać wyboru i stanąć na jednej ze ścieżek, co poprowadzi do drzwi. Drzwi takich jest wiele, dziesiątki. Do wnętrza dzbanów prowadzą, a stamtąd do stacji właściwej, by portal otworzył się. A kiedy się już otwiera, przecudnie wtedy lśni. I widok ten od zawsze zachwycał Trybiczankę. Trybiczanko, powszedniulko, witaj nam kochana. Mam dobre wieści od ptaków. Miły głos przed świtnicy przedwłócennej przerwał siostrze zadumę, gdyż właśnie najstarsza siostra przed chwilką przez portal wróciła do ich rodzinnej i ciepłej krainy dzbanów. Tak? Masz wieści? A dobre? Ożywiła się Trybiczanka, z niecierpliwością czekając na odpowiedź siostry. Tak, tak, ptak matka po otrzymaniu piór od swojego męża ptaka, co je po świecie nazbierał od innych ptasich mam, by mogła znów zdrowie odzyskać, jest już pełna sił, szczęśliwa i z radością na jajach znów siedzi. Och, to wspaniale! Ucieszyła się Trybiczanka i ucałowała siostrę, której diamentowy naszyjnik zadźwięczał szkliście i pięknie. A czy kogutniczka przebudzanka jest tu gdzieś z tobą? Nie, nie, rozdzieliłyśmy się właśnie. Przebudzanka też wróciła, ale z pamięturką wszystko wziętką na łąki szumiące pobiegły, bo już swoje zadania na dzisiaj wypełniły. No właśnie, właśnie. Wy macie już wolne, a przede mną praca. Nie ma to jak praca na zmiany, roześmiała się Trybiczanka, całując w policzek swą siostrę. Zmykam już teraz, siostrzyczko, potem się znowu spotkamy. Koniecznie musicie w końcu nam opowiedzieć, jak na tej wystawie wam było. Teraz już muszę uciekać, bo pracy machinę czas włączyć. Do zobaczenia przed nocą. Bawcie się dobrze, kochane. Pożegnały się dziewczęta i każda pobiegła w swoją drogę. Trybiczanka powszedniulka wskoczyła na wstęgę różową, która uniosła jej postać wysoko nad ziemią i lasem, by już po chwili ją donieść aż do przystanku przed dzbanem. Gdy tylko nóżki dziewczyny stanęły już twardo na progu, wstęga zafalowała, miękko się zawinęła i opadając gdzieś znikła. Spojrzała dziewczyna na portal i uśmiechnęła się pięknie. Dróżnik ją miło powitał skinieniem kapelusza. Czy bilecik jest? Spytał bardziej z obowiązku, niż by się upewnić, bo znał ją przecież dobrze i doskonale wiedział, że stały ma bilecik ta nasza Trybiczanka. Oczywiście, że jest, jak zawsze na swoim miejscu. Wysunęła rękę i wyjęła z mankiecika niewielki kartonik. Dróżnik dotknął biletu w kształcie trybika z ząbkami i przeskanował go sprawnie, jak w każdy powszedni dzień. Droga wolna, Trybiczanko, możesz w podróż ruszać. Trybiczanka powszedniulka pięknie podziękowała, pożegnała się i spokojnym krokiem podeszła do unoszącego się nad podłogą świetlnego, dużego dysku. Ten opuścił się niżej, by mogła na niego wejść i gdy już na nim stanęła, podniósł się lekko ku górze i sunąc tak powolutku, dowiózł do miejsca jak most. Przed nią w kosmicznej przestrzeni roztoczył się wielki portal,
żarzył się białym światłem, pulsował miłym podmuchem, powietrze w nim lśniło falując, a ciepło owiało dziewczynę i rozświetliło w tej chwili całą jej drobną postać. Trybiczanka poprawiła tęczące włosy na wietrze i mrużąc oczy w uśmiechu, odetchnęła głęboko, bo uwielbiała ten moment przeniknięć w wybrany świat. A dróżnik polubił te siostry, które codziennie przepuszczał, ale najbardziej zaś czekał na siostrę szóstą, poetkę. Nigdy nikomu nie mówił, że się w niej podkochiwał, a czekał z wielką tęsknotą na każdą jej podróż przez portal. Dzisiaj w oczekiwaniu zakochany dróżnik w wielkim kapeluszu napisał jej nawet wiersz, bo wiedział, że już niebawem przybędzie tą właśnie różową wstęgą i znów z nim zamieni kilka miłych zdań. Jak zwykle w rymy je złoży, wierszując każdziutkie koniecznie. Bo ona, ta szósta siostra, wierszem tak mówi od zawsze. A czemu tak właśnie robi? No bo inaczej nie umie. A potem, gdy rymów zabraknie, dróżnik zawstydzi się pewnie i szybko jej bilet skasuje i wyśle w kolejną podróż. A ona stanie tak piękna na kręgu portalu świetlistym, a on będzie cierpliwie czekać na jej powrót z tęsknotą. Teraz, gdy Trybiczanka przenikła do świata ludzi, zostało już bardzo niewiele czasu, by przyszła tu szósta siostra. Bo przecież wszystkie siostry przez portal tak przenikają, zawsze w tym samym porządku. Nic nigdy nie zmienia się. Dróżnik więc z drżącym sercem zdjął swój ogromny kapelusz, czuprynę czarną przyczesał i wyjrzał oknem niedużym, by wypatrywać jej już. W dzisiejszym odcinku dowiedzieliście się, w jaki sposób podróżują siostry z krainy dzbanów do świata ludzi. Ale dowiedzieliście się czegoś jeszcze, że jest tam pewien dróżnik, który z wielką tęsknotą czeka na siostrę szóstą, o której opowiem Wam już bardzo niedługo. Siostra szósta jest poetką, jak już słyszeliście. A poeci są niezwykle delikatnymi osobami. Mówią wierszem, myślą wierszem, a ta siostra jeszcze oprócz tego, że jest poetką, to ma jeszcze taką piękną, wspaniałą pasją. Ale o tym Wam teraz nie powiem. Musicie przyjść, posłuchać kolejnego odcinka baśni Pachnących terpentną siostry, którą piszę dla mojej Ini, dla Nikusi, dla Oli, dla Magdy, dla Grzesia, Darka, Krzysia i jeszcze wielu, wielu innych osób, które tu do nas przychodzą. Halinkę też pozdrawiam.